Tylko RDN Małopolska. 10 minut po godzinie 8 w piątkowy poranek. Andrzej Potępa, starosta Brzeski, z nami w studio w Tarnowie w programie Na żywo. Dzień dobry, panie starosto. Witam panie, witam państwa. Panie starosto, sąd uznał, że burmistrz Czchowa nie miał prawa zablokować wprowadzenia się Romów spod Limanowej do Czchowa. Burmistrz nie daje za wygraną, powiedział, że nie powiedział w tym temacie jeszcze ostatniego słowa, że będzie się odwoływał od tej decyzji. Rozumie pan go? No cóż, pan burmistrz ma prawo się odwoływać i rozumiem starania pana burmistrza. Pan burmistrz reprezentuje mieszkańców. Skoro mieszkańcy z takiego obrotu sprawy są niezadowoleni, no mają prawo to wyrazić, a on jako ich reprezentant nie musi uszanować ich wolę. Zrobiłby pan tak samo jak on? Z całą pewnością sąd się wypowie na temat legalności takich działań, natomiast co do intencji, rozumiem pana burmistrza. Panie starosto, po zmianach, po tym jak pani dyrektor Józefa Szczurek-Żelazko oraz posłanka PiSu została wiceministrem zdrowia, brzeskim szpitalem kieruje dr Adam Smoucha. Jest pełniącym obowiązki dyrektora czy dyrektorem? Bo pamiętamy, że pani minister Szczurek-Żelazko wnioskowała o przydzielenie jej urlopu bezpłatnego. Sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana. Pani poseł, pani minister, taki urlop się należał z urzędu, ponieważ jako poseł korzysta z zapisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła. O taki urlop wystąpiła i tu nie ma uznaniowości. Czy starosta, a wiemy, o jak długi urlop wystąpiła? Poprosiła o pół roku urlopu i tu nie ma, tak jak wspomniałem, uznaniowości, czy starosta przydzieli taki urlop, czy po nie przydzieli. Musi przydzielić. Po prostu musi przydzielić. I taki urlop nie tylko, że poseł musi otrzymać, ale również ten zapisy tej ustawy gwarantują mu powrót z takiego urlopu do tego zakładu pracy na niezmienionych warunkach. W związku z tym pan dyrektor Smoucha, dyrektor do spraw lecznictwa, zgodnie z zapisami statutu Szpitala Brzeskiego zastępuje panią dyrektor, czyli nie został przez starostę czy zarząd powołany ani nominowany, tylko po prostu zgodnie z tymi zapisami zastępuje ją. A dlaczego akurat on? Dlatego, że był już zastępcą nie, dyrektora? Nie, takie są zapisy statutu, że podczas nieobecności, nie ma tu znaczenia, czy to jest dzień, dwa tygodnie czy pół roku, dyrektor do spraw lecznictwa zgodnie z zapisami statutu zastępuje panią dyrektor i ma do tego wszystkie konieczne upoważnienie. I zachowuje tytuł zastępcy dyrektora, rozumiem. Tak, zachowuje tytuł zastępcy dyrektora, wypełnia obowiązki dyrektora, czyli zastępuje nieobecną w tym momencie panią dyrektor. Natomiast wiele emocji budzi pytanie, jak dalej, bo dyrekcja jest niepełna i na pana dyrektora Smuchę spadło teraz bardzo wiele obowiązków. Czy poradzi sobie z tymi obowiązkami? Jest jednocześnie dyrektorem do spraw lecznictwa. Geriatrą. Czynnym lekarzem. Szefem oddziału geriatrii, ma poradnie. Nie zapominajmy o tym, że szpital w tym momencie jest w takim gorącym okresie, będzie realizował projekty unijne. I o tym za moment też powiemy. Tak, o tym powiemy. Tych obowiązków jest bardzo, bardzo wiele. W związku z tym zarząd powiatu myśli nad tym, żeby tą dyrekcję wzmocnić, uzupełnić i z całą pewnością będziemy przystępować do dosyć długotrwałego, ale jednak koniecznego konkursu na stanowisko dyrektora. To oczywiście trwa kilka miesięcy. Zastępcy dyrektora. Kolejnego zastępcy. Dyrektor, dobrze rozumiem? Nie, na stanowisko dyrektora. Czyli doktor Adam Smoucha docelowo nie będzie dyrektorem brzeskiego szpitala. Choć nie wiadomo. Dyrektor Adam Smoucha, jeśli będzie ogłoszony konkurs, z pewnością do tego konkursu wystartuje. Zresztą taką deklarację nie złożył. Natomiast jest to skomplikowana sytuacja, ponieważ no, wyłonimy dość dyrektora mocno na czas nieobecności pani poseł. I to też stanowi pewne ograniczenia dla tych, którzy będą chcieli wystartować, bo pani minister, życzymy jej, żeby była jak najdłużej ministrem. Ale być może powróci po pół roku. Na przykład. I ktoś, kto wystartuje do takiego konkursu, musi mieć świadomość, że może być tym dyrektorem naczelnym
stosunkowo krótko. To jeżeli nie będzie kandydatów, to co pan zrobi? No o to się nie obawiam, dlatego że tych kandydatów pojawia się sporo takich, którzy słyszymy, że mają na mimo to ochotę. Mimo tej niepewnej sytuacji? No jednym z takich kandydatów stuprocentowych jest właśnie pan dyrektor Smoucha, który już zadeklarował, że do takiego konkursu po prostu stanie. Ale to przyszłość. Nie będziemy się z tym jakoś spieszyć. Sama procedura trwa kilka miesięcy, więc myślę, że ona się nie odbędzie przed tym okresem urlopu, który ma pani minister. No w tym czasie pan dyrektor Smoucha na pewno jakieś osoby do pomocy sobie spośród swojej załogi, spośród sobie załogi sobie wiadomo powoła. Kogo powoła? Tego nie wiem, bo myślę, że to pan dyrektor sam najlepiej wie, z kim się mu współpracuje najlepiej. No ktoś mu musi pomagać, bo tych obowiązków jest bardzo dużo, a będziemy naprawdę bardzo się bacznie temu przyglądać i pomagać panu dyrektorowi, bo pani minister zostawiła szpital w znakomitym stanie i nie chcemy, żeby cokolwiek złego tam się stało. A ta sytuacja, która jest, ta przejściowa sytuacja, panie starosto, czy ona pana nie niepokoi? Nie niepokoi mnie. Ja cały czas staram się bardzo mocno wspierać, zwłaszcza jeśli chodzi o te środki unijne, których szczególnie pilnuję, żeby szpital je otrzymał. Z panem dyrektorem Smouchą spotykamy się, omawiając bieżące problemy. I na razie nic niepokojącego nie ma, więc nie ma powodu, żeby się niepokoić. To powiedzmy od razu, panie starosto, naszym słuchaczom, że w perspektywie 8 milionów złotych ma szansę otrzymać szpital na dużą, flagową inwestycję związaną z rozbudową bloku operacyjnego, ale nie są to pewne pieniądze jeszcze. Te pieniądze są już blisko, dlatego że 3 dni temu odbyło się forum subregionalne, na którym przegłosowaliśmy te środki. Oczywiście było tych wniosków więcej, ale te najważniejsze dla publicznych szpitali, dla Brzeska, dla Dąbrowy Tarnowskiej, dla Tarnowa uzyskały największą ilość punktów. Ja jakby swoje zadanie wykonałem, czyli Zarząd Województwa otrzymał rekomendację do przyznania finansowania. Teraz osoba w szpitalu, która pisze ten projekt, czy napisała ten projekt, no musi dopilnować tego, żeby formalnie nie było żadnych błędów. No i ta najważniejsza inwestycja szpitalna, jakim jest budowa nowego bloku operacyjnego, jest na wyciągnięcie ręki. A w jakiej perspektywie czasowej ma szansę się to stać? Pieniądze zostaną przyznane jeszcze w tym roku. Oczywiście musi się odbyć przetarg, muszą się odbyć te inwestycje. Będziemy chcieli to zrobić jak najszybciej, dlatego że jednak budowa bloku operacyjnego powoduje pewne perturbacje w planowych operacjach i zabiegach. Oczywiście będą one przeniesione w inne miejsce, ale będą to troszkę improwizowane warunki, więc w warunkach szpitalnych inwestycje muszą być tak przygotowane, żeby się mogły odbyć w możliwie najkrótszym czasie, no bo tu mówimy jednak o zdrowiu ludzkim, o bardzo poważnych sprawach, więc musimy to zrobić szybko. Na to jest przewidziane dosłownie kilka miesięcy na tą budowę i na to, żeby blok operacyjny w nowych warunkach zaczął funkcjonować. Wczoraj podczas sesji Rady Powiatu, panie starosto, wiem, że między innymi omawiany był stan przygotowań do reformy oświaty, a do nas już rano dotarło pytanie od słuchacza, czy będą zwolnienia. Pan się pewnie też z takim pytaniem spotkał. No, sytuacja w szkołach ponadgimnazjalnych czy ponadpodstawowych, jak się będą nazywać po reformie, jest zupełnie inna niż podstawowych i w gimnazjach. Dla nas reforma przynosi rozwiązania, które powinny uspokajać nauczycieli, bo przecież cykl kształcenia w liceum wydłuża się o rok do 4 lat, a w technikum również o rok do 5 lat. Czyli nie nadzoruje pan pracy podstawówek, stąd ma pan lepszą sytuację. To nie są nasze kompetencje, więc u nas nauczyciele są, można powiedzieć, w bardziej komfortowej sytuacji, bo im przybywa uczniów, przybywa godzin. Dla nauczycieli naszych szkół to jest nadzieja, bo niektórzy z nich mają już ograniczenia czasu pracy, na przykład do pół etatu, więc z pewnością odzyskają te godziny. Wręcz mamy taką nadzieję, że po tych zmianach to my będziemy jeszcze przyjmować dodatkowych nauczycieli, więc my jesteśmy troszeczkę w lepszej sytuacji, bo ta reforma akurat w tym zakresie należy ją na pewno wspierać, bo 4-letni cykl kształcenia w liceum to jest coś, co się sprawdziło. 3 lata jest troszeczkę za mało, żeby się przygotować do matury. Panie
panie starosto, ja wiem, że uczestniczył pan niedawno w targach szkolnych. Jak sądzę, rozmawiał pan z młodymi ludźmi. Ja jestem ciekawa, co oni mówią, czym się kierują przy wyborze zawodu, czy pasją swoją, czy poczuciem bezpieczeństwa, czy po prostu perspektywą, szansą na dobrze płatną pracę. Ja jestem naprawdę pełen optymizmu po rozmowach z tymi młodymi ludźmi. Nareszcie słyszę rozsądek w głosie tych młodych ludzi. Co to znaczy? Niestety, będę inżynierem mimo wszystko. Niestety przedtem ci młodzi ludzie często kierowali się zupełnie nieracjonalnymi pobudkami. Na zasadzie idzie kolega gdzieś do szkoły, to ja też pójdę. Dzisiaj zastanawiają się, jakie mają perspektywy po danej szkole, jaką szkołę wybrać, żeby mieć dobrą pracę i dobrze zarabiać. I trzeba ich zrozumieć, bo tak należy wybierać szkołę, żeby pogodzić swoją pasję i swoje umiejętności z perspektywą na życie. I bardzo rzetelnie przyglądali się propozycjom, które z naszej strony zostały tam wyeksponowane. I co wybierają, panie starosto, mechatronikę słynną już wybierają w regionie brzeskim? Szkoły techniczne, co też cieszy, dlatego że dzisiaj w każdej dziedzinie życia, nawet najprostszej, technologia poszła tak daleko, że potrzeba ludzi przygotowanych bardzo dobrze, nawet do prostych zajęć muszą obsługiwać skomplikowane urządzenia. I tak właśnie na to patrzą. Wybierają na przykład klasy, gdzie już samego zawodu czy przedmiotów uczy się w języku obcym. Mając perspektywę, być może myślą niestety też o wyjeździe gdzieś, ale naprawdę rozsądnie podchodzą do wyboru szkoły i widać to potem po naborze. To jeszcze inaczej, panie starosto. Na których kierunkach, na których specjalnościach spodziewa się pan w tym roku takiego największego absolutnie oblężenia? Mechatronika to już wiemy, to się powtarza od lat. Myślę, że wskazówkę dało tutaj ostatni ranking, w którym wystartowało w kraju 2600 techników. I nasze technikum na Zielonce tak zwane, technikum w Czchowie i technikum w Zespole Szkół numer 1 dostały brązowe i srebrne tarcze, czyli zostały zakwalifikowane jako jedne z najlepszych techników w Polsce, a tam konkretne kierunki, bo chodziło o turystykę w jednym z technikum, o mechatronikę i o kierunki elektroniczne w drugim i o logistykę w trzecim. Więc dla tych młodych ludzi jest to sygnał, że są to kierunki, które dają perspektywę, dają pracę i są naprawdę dobre. Panie starosto Mateusz Tatara, młody mieszkaniec powiatu brzeskiego, który nie bał się wejść do płodącego domu w Jasieniu i wyciągnąć stamtąd kobietę. Uratował jej życie. Wiem, że został przez pana uhonorowany. Na zdjęciach ładnych, pięknych, duża paczka, którą pan wręcza Mateuszowi. A w tej paczce? A w tej paczce nie chcę zdradzać, co było. To była praktyczna właśnie rzecz. Właśnie to nas najbardziej interesuje. To była rzecz praktyczna, której sobie nasz bohater życzył, ale... Nie możemy nic powiedzieć? Nie chciał powiedzieć. No to chociaż inaczej, do czego służy? O, może tak. Powiem tak, Mateusz pasjonuje się wędrówkami i wspinaniem w górach. Mhm. I był to praktyczny przedmiot właśnie do turystyki górskiej, taki, który chciał, ale chyba nie przedmiot tu jest najważniejszy. Ja tą informację otrzymałem bezpośrednio od strażaków, którzy byli pod nieprawdopodobnym wrażeniem. Powiedzieli, że to jest, ten młody człowiek ryzykował po prostu swoim życiem i gdyby tego nie zrobił, ta pani na pewno by nie przeżyła. Więc to nie jest przesadzone, jeśli powiem, że to jest prawdziwy bohater. Zresztą chłopak studiuje kierunki medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i myślę, że ta wiedza, którą ma ze studiów, też mu pomogła. Znał pan go wcześniej? Nie znałem go wcześniej. To jest młody człowiek, on jest na pierwszym albo na drugim roku, już nie pamiętam. Na z tego, co wiem, to na drugim. Na drugim. Zachował się naprawdę bardzo przytomnie, bardzo odważnie, ale też i rozsądnie, bo pierwszą drogę, którą obrał, prawdopodobnie dla niego skończyłaby się również tragicznie. Wybrał inny wariant, który pozwolił mu skutecznie uratować, a potem już strażacy przejęli tą panią i ją reanimowali. Chciałbym mieć pan, panie starosto, takiego pracownika u siebie w urzędzie powiatowym? No ja mam nadzieję, że jak skończy studia, to w którejś z naszych instytucji znajdzie pracę. Już go zapraszam.
Jeżeli Mateusz nas słyszy, to może być spokojny. Praca w rejonie Brzeska będzie. Tak. Andrzej Potępa, starosta brzeski, był naszym gościem w piątkowy poranek. Oczywiście tradycyjnie pozdrowienia dla naszych słuchaczy z całej Małopolski, z regionu Brzeska. Bardzo mocno pozdrawiamy. Życzymy dobrego dnia, dobrego weekendu i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.